Siema, witam was ponownie na kanale Ryba się chlapie. W końcu udało nam się wyrwać na lód, tak więc łowimy. Celem dzisiaj są łokonki, więc malutkie blaszki, żuczki, może jakieś poziomki. No, 7,5 na granicy. Czyli co, można łowić? Tak, ostrożnie. Ostrożnie, nawet bardzo. Pierwszy okonek się skusił na mormyszkę malutką. O, proszę, jak ładnie pozuje. Do wody go. Fajne, fajne. Spadł, kur... Co? Okoń. Masz? Nie, zajebisty był. Tak? Kur... A. O, następny się zameldował, coraz większe. Bladziuszki tu są, ale ładne. Ten już całkiem większy. Tak wyciągnę ręce po wędkarsku, zobaczcie, jaki okaz wielki. Ale ładnie odpłynął. Hubert ładnego okonka złowił. Pokaż, chłopciu. Chyba największy, moje były mniejsze. No taki, naście. Ale to taki mazurzek ładny. A też taki blady? Nie, trochę ciemniejszy. Trochę moje ciemniejszy. Były strasznie jasne. Wystraszone albo nieśmiałe. A, pewnie nieśmiałe. No. Co, coraz większy rozmiar. No, jedziemy w górę. Nie wiem, czy do tej na co tam... łowisz? Pokaż mi, bo pokaż w ogóle sprzęt. To jest taka fińska wędeczka. Jakbyście na przykład śledzicie kanał Gratis, to oni często na takie łowią. Trzymasz luźno w palcach, czujesz normalnie puknięcie, jak branie okonia. Ja tu nie masz kiwoka? Nie, bez kiwoka łowię na samym tym grubej szczytówce, ale bardzo ładnie czuć branie. Tak, jest szybkie podrywanie. Jak jest branie, to się wędka rzuca. Żyłka 18, także nie ma co się bać. No i taka blaszka. Że jest błystka. Lód nam strasznie pęka dzisiaj, a to Sławek Szuszkiewicz. Tak, no koreniaki mnie przeklął, jak zobaczyłem co zrobiłem, bo przerobiłem Szuszkiewicza. Tu jest a taki... to żonie zabrałeś? Nie, taki ładny łańcuszek jest zrobiony. No i na końcu jest haczyk taki z kolorowymi duperelkami. Ochotka sztuczna mi spadała, także uciąłem sobie kawałeczki sznurka z końcówki. To teraz już nie wyjdziesz? Nie, no takie końcóweczki co były. Imitacja robaczka jakaś jest. No i to niby, że rybka mała goni. To jest mała rybka, która goni tą ochotkę. Konkurencja fajnie. Pokarmowa, takie rzeczy. Hubert ciągnie coś ładnego, biegnę do niego, ale lód jest mega cienki. Trzeba uważać. Ty, nie mogę go podnieść w ogóle. Nie podchodź, Pumba. Nie podchodź, my się spierdzielimy. O, w szoku, jak go zabiera. Żałujesz, że nie masz wędki normalnej? Nie. Jeszcze bym urwał. Tak człowiek wiąże żuczka, ten węzeł taki nie do końca, ale zimno w ręce. A teraz się od razu zastanawiam, czy kurwa wytrzyma, czy nie. I widzę, jak ta końcówka się, wiesz, wyciąga z węzła. O, jest. Kurwa. Widziałem. Ale okoń. O, w szoku. To nie ma takich patelni. Ty, szykuj te fala, 32 średnica. 32 to zwierzę. Żeby teraz żyłki nie rozjedą. Ale to, to już... Masz wagę? Kurwa! Ja p***a! O kurwa! Malutkiego żuczka od pana Zbyszka z czerwoną cyrkonią, a wszyscy o nim gadali. No to nowy personel bez do pobicia. 40, no nie dam mu 41, bo troszkę mu brakowało. Minęło, nie wiem, 5 sekund, ja nie zdążyłem wędki do wody wrzucić, a ten ciągnie następnego. Chyba najgorzej, że nie przewiązałem węzła. W emocjach byłem, mówię, wrzucę żuczka, zobaczę ile żyłki mi wyciągnął. Tamten 4 metry wyjął. Ten ciut mniejszy chyba będzie. O,
poszedł. Tu był, ale mniejszy od tamtego, ale ze 30 z plusem. No. Nareszcie dzisiaj piękne łowienie. Za takim łowieniem podlodowym tęskniłem cały rok. Fajnie się dzisiaj dzieje. Te poważne rybki chcą jeść. I to co najlepsze, na te mikrożuczki. Chodziłem z błystką, miałem jedno branie plus tam jednego maluszka i to tak niepewnie. A te żuczki jednak im smakują. Biorą dzisiaj na takie maleństwa. Mikrożuczki od pana Zbyszka ze sklepu z czerwoną cyrkonią. Kolejny patent podlodowy to sanki. Można sobie zrobić po taniości. Patent Pawła. Kuweta podlodowa, dwie podkładki, kawałek liny i co? By obciążenie było na dnie, wszystko co ciężkie na dnie, żeby się nie wywracała. Naprawdę zdaje to egzamin. Można dużo towaru przenieść za jednym razem i nie bawić się w dwa kursy od samochodu. Jeszcze wam zdradzę jeden mały myk, który sobie podpatrzyłem właśnie z tej fińskiej wędki. Jest bardzo fajne rozwiązanie, które zastosowałem też w bałałajce, a mianowicie taka pianka, kawałek pianki przyklejonej do tej wędki, gdzie można wbić sobie przynętę. To samo zrobiłem sobie w bałałajce. Jak przemieszczam się, kończę łowić, wbijam sobie przynętę w tą piankę i nic mi się nie plącze, nie muszę wbijać jak dotychczas w ten twardy styropian, który potrafi stępić trochę ten delikatny haczyk. A tak kawałek pianki przyklejony nie przeszkadza w łowieniu, a naprawdę przydatna sprawa. Idę. Rozkręć szpulkę, czekaj. Muszę tak z moją ręką. Szybko. Masz? O, ja zsunię ją całą. Dobra. Kolejny duży. O. Weź ty wędkę normalną. No normalnie już bym pewnie urwał swoje szczęście. Widziałeś coś na sądzie? To, widziałem jakiś mały taki wiesz, jak zielsko, coś takiego. Puściłem żuczka, trzy razy go poderwałem i grałem. Jest widać, ładnie. Wow, fajnie. Nie, taki sam chyba. Och ty w życiu. Kurs, co za dzień. No z tym żuczkiem to się wstrzeliłem. Kurs. Ale bydle. Pięknie się zastraszył. Ale bydle. No, gratulacje panie Hubert. Nie zmierzyliśmy, myślę, że 38-37. No, po 4 dychy. Po 4 dychy. No dobra, kończymy łowienie. Spadamy lód coraz cieńszy. Ale utrzymał nas na szczęście. Bo na zejściu wpadniemy. Coraz gorzej, bo woda wyszła przez dziurę. No i ten lód się pewnie od tej wody trochę roztepie jeszcze, nie ma go zbyt wiele. No, Hubert ładnie połowił, dwa okonie całkiem konkretne. Chyba dzień konia dzisiaj miałem. Dwa okonie plus dwa fajne spadły. No, ja niestety jakieś mniejsze okonki, ale dużo zabawy z płoteczkami, też było fajnie. I tyle, no może się jeszcze uda w tym roku raz z lód zrobić. Ja mam nadzieję, bo strasznie się kręciłem. O, jest bo było coś większego, no. Czekaj, nie podchodź proszę. Nie podchodź proszę. Bo mam mi tu jakaś duża ryba mi wpłynęła, wiesz? Tak? Tak. I mi ją przepłoszysz. Ale widzisz na sądzie? Nie, no przed chwilą skubnęła i widzę ją dalej na sądzie. Dalej się interesuje. Nie odpłynęło. Do łuku. Ale
Mam coś większego, ale... Coś większego? Powoli. Czekaj, tutaj. Jest czego, tam już strasznie chuj. Ładne oko. Nagrywa się, tylko musisz cofnąć. I to jest to, co widziałeś na sądzie? Tak. To drugi raz wziął. Ty nie podchodź, bo to jest słaby lód już, Paweł. Spokojnie. No wiem, powolutku. A, nawet no, wiesz co, tylko trzymaj ja napięcie. Mam dziesiątkę. Dobra, no to wiesz. Trzymaj jak. Coś, czy tylko się... A, trzymaj jak najniżej. Ładny okoń będzie. A, o właśnie, żebyś o krawędź sobie nie pierdził. Spokojnie. Ta, to będzie ładny okoń. Musisz go spokojnie, jest widać go. Ładny okoń. O, ale bydlak. Keep on going. We got good things coming our way. Ale w szoku, że na dwa razy wziął. I to jest nagrane, jak na dwa razy wziął. To jest też fajne. Akurat tak ustawiłem aparat, żeby było widać. Zajebiście. No dobra, to trzeba się zbierać do domu. No, to co, drugie pożegnanie? Tak, żegnamy się z wami. Ja dołowiłem jednego konia na samym koniec. Bardzo ładnego. Jestem spełniony.